W 1949 roku do Łodzi przyjeżdża Iwo Gal z całą grupą swoich gdańskich i krakowskich wychowanków. Gal, świetny scenograf i reżyser, zasłużony pedagog, przyjeżdżał właściwie do pustego teatru, który w tych czasach budował od nowa. To właśnie pan Iwo nadał imię wielkiego aktora Stefana Jaracza dotychczasowemu teatrowi Wojska Polskiego. Historycy teatru zgodnie stwierdzają, że Gal, kierując teatrem przez trzy sezony, poniósł porażkę artystyczną. Niestety muszę zgodzić się z tym poglądem. Teatr Gala nie dorównał wielkim inscenizacjom Schillera, ale któż mógł się z nim równać i nie był w stanie poruszyć teatralnej Polski tym, co działo się na scenie przy ulicy Jaracza. Taka jest prawda, ale wymaga ona komentarza. Dlaczego Galowi nie powiodło się w Łodzi? Mimo, że miał w swoim zespole tak świetnych aktorów, jak Barbara Kraftówna, Bronisław Pawlik, Zofia Petri, Zofia Perczyńska, Jerzy Wikliński, Emil Karewicz, Roman Stankiewicz, Konrad Łaszewski, Ryszard Barycz, czy starsi Stanisław Łapiński, Władysław Walt, Ludwik Sempoliński, Halina Galowa, Leon Łuszczewski, czy też wielki, wspaniały ekscentryk teatralny Henryk Modrzewski. Dlaczego Gal poniósł porażkę? Działał w czasach trudnych. Gdy polityka miażdżyła wszystkich wybitnych naszego teatru, Schillera, Wiercińskiego, Chorzyce, restrykcje nie dotknęły tylko Osterwy. Z tej prostej przyczyny, że już nie żył. Gal nie mógł i nie potrafił dostosować się do ówczesnej doktryny socrealizmu, pomimo, że podejmował różne wysiłki w tym kierunku, całkowicie naiwne. Jak na przykład międzynarodówka kończąca spektakl Grzech Żeromskiego, czy też nieudana scenografia do przedstawienia dyrektor Aljoszyna, które przez ówczesne władze, raczej pozbawione poczucia humoru, mogły być potraktowane jako niebezpieczne żarty. Łódzka dyrekcja była mm, prawdziwym dramatem Gala i dramatem całego teatru. Gal nie umiał pozyskać zwolenników dla swojego myślenia teatralnego. Nawet nie starał się o to. Przez całą okupację pracował nad inscenizacją Akropolis Wyspiańskiego. W swoim archiwum mam piękny list z 1942 roku. Gala do Osterwy o tym dramacie. Ten... Uroczy człowiek, oryginalny twórca teatralny był załamany całą sytuacją w kulturze polskiej. Stał się zamknięty, trudny we współpracy. Bywało, że nie przychodził do teatru, nie reagował na bieżące sprawy, obarczał winą za swoje łódzkie niepowodzenia różnych Bogu ducha winnych ludzi, czyniąc przykrość wielu oddanym mu świetnym pracownikom teatru. Niemniej, Patrząc dzisiaj na łódzką dyrekcję Gala, nie możemy zapomnieć o wrażeniach teatralnych, które przyniosły niektóre jego przedstawienia. Do dzisiaj mam przed oczami uroczy Wieczór Trzech Króli Szekspira ze wspaniałymi rolami Władysława Waltera, Ludwika Sempolińskiego, Henryka Mądrzewskiego. Pamiętam o pięknej scenografii do Wiśniowego Sadu Czechowa i o Romanie Stankiewiczu w roli Firsa o spektaklu Marii Stuart słowackiego ze znakomitym Bronisławem Pawlikiem w roli Nika. Osobiście zawsze żałowałam, że Gal zlikwidował wydawnictwo założone przez Schillera, które było naszą dumą. Myślę o Łodzi teatralnej, świetnie redagowanej przez profesora Tadeusza Siwerta, a wcześniej krótko przez Zygmunta Kałużyńskiego. Żałowałam, że zrezygnował również z prowadzenia drugiej sceny melodramu. Kolejna znacząca postać w dziejach teatru Jaracza to Felix Żukowski. Żartobliwie powiadano, że został dyrektorem teatru ze względu na swoją kreację aktorską w sztuce alioszy na dyrektor. Przekonał opornych, że nadaje się do tej funkcji. Przez wiele Wiele lat nasza współpraca układała się świetnie. Był też czas, że Żukowski uległ dziwnym koszmarom ówczesnych władz politycznych, ale to historia na inne opowiadanie. Nie zmienia to faktu, że Żukowski był krwistym aktorem, że czuł teatr i żył teatrem. W mojej pamięci zachował się jako świetny wykonawca roli Marcina Kabata w shillerowskich Igraszkach z Diabłem, we wspomnianej już roli dyrektora w Sztuce to były prawdziwe aktorskie kreacje. Z przedstawień, które powstały za jego dyrekcji, muszę wymienić zbójców Fryderyka Schillera w reżyserii Czesława Staszewskiego z kapitalnym Franciszkiem Murem w wykonaniu Emila Karewicza i znakomitymi Andrzejem Szalawskim i Żukowskim. Właśnie. Polską premierę Malatesty Monterlanta z tytułową nagrodzoną rolą Jerzego Przybylskiego. Kaligule, Kami w reżyserii Józefa Grudy z wielką nagrodzoną kreacją Krzysztofa Hanca. Za Kaligulę teatr Jaracza otrzymał srebrną łódkę, nagrodę ufundowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. Było to znaczące wyróżnienie, przyznane wówczas po raz pierwszy za najlepsze łódzkie przedstawienie roku. Pamiętam też polską parapremierę ostatniej stacji Remarka w reżyserii Jerzego Walczaka z nagrodzonymi na kaliskich spotkaniach teatralnych rolami Jerzego Przybylskiego i Zygmunta Nowickiego. Pamiętam o wielu spektaklach Bogusława Sochnackiego, o jego roli Jana w pierwszym Dniu Wolności w reżyserii Karola Borowskiego, o roli Moski w Wolpone w reżyserii Maryny Broniewskiej, czy później w Transatlantyku w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, o jego wielkich kreatywnych w telewizyjnych i wielu nagrodach. Pozostaną mi również w pamięci wielkie role Ewy Mirowskiej, czołowej aktorki naszego teatru, wielokrotnie nagradzanej wychowawcy młodzieży teatralnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, wiernej naszemu teatrowi przez prawie 36 lat.